Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Drodzy bracia i siostry, okres Wielkanocy, jaki przeżywamy, to szczególny czas, kiedy wielokrotnie mamy okoliczność i sposobność, aby służyć w czasie przy świętej, fragment Ewangelii według świętego Jana, który rozpoczyna się słowami: Jam jest pasterz dobry, dobry pasterz daje życie swoje za owce. Mówiąc konkretnie, ta sposobność była w drugą niedzielę po Zmartwychwstaniu Pańskim, która jest niedzielą dobrego pasterza. I, jest, i była ku temu sposobność również uroczystość Świętego Wojciecha czy uroczystość Świętego Stanisława, głównych patronów Polski, którzy z obaczności Bożej stali się wielkimi krzewicielami katolickiej wiary oraz prawdziwie dobrymi pasterzami na ziemiach polskich. Dlatego ci wielcy święci zostali dołączeni do litanii, do wszystkich świętych. O której można powiedzieć, że jest litanią do dobrych pasterzy kościoła. Stąd warto nam słuchać i czynić, i czytać tych pasterzy, których imiona kościół zawarł w litanii do wszystkich świętych, i od tych pasterzy, od tych dzieł i życiorysów, dobrze jest zaczynać swoją drogę duchową i formować swoją duszę katolicką. I dzisiaj przypominam o tej zasadzie, ponieważ przed nami dni krzyżowe, dni litanii mniejszej, a zatem kolejne trzy dni, od poniedziałku do środy, kiedy Kościół wzywa wiernych do odmawiania litanii do wszystkich świętych oraz do procesji błagalnych w celu proszenia zmiłowania Bożego we wszystkich potrzebach i doczesnych, i duchowych. A zatem w tych dniach, przy różnych kapliczkach, przy krzyżach przydrożnych, przy krzyżach misyjnych, wznoszona będzie modlitwa błagalna, przeplatana wzywaniem wstawnictwa wielkich świętych Kościoła. I jedno z wezwań brzmieć będzie: Sancte benedicte ora pronobis. Święty Benedykcie, modli się za nami. Dlatego pozwólcie, że od Świętego Benedykta rozpocznę dzisiejsze kazanie. Otóż rozwiedni przed laty, i to jeszcze przy moim wstąpieniu do Sygnału Duchownego, jeździłem do pewnego klasztoru benedyktyńskiego na ziemiach opolskich, gdzie miałem możliwość włączyć się w codzienne życie tamtejże wspólnoty braci i jakby od wewnątrz zakosztować życia według reguły Świętego Benedykta. I w czasie jednego z pobytu w klasztorze pozwolono mi zamieszkać za klauzurą w celi przeznaczonej dla mnichów, którzy odwiedzali ów klasztor. Mogłem również przyłączyć się do wspólnego odnowienia brewiarza monastycznego. Zaproszono mnie również do wspólnych posiłków na refektarzu zakonnym i mogłem pracować wraz z braćmi zakonnymi, jednym razem w ogrodzie, innym razem przy pracy porządkowej, innym razem w kuchni. A wreszcie pozwolono mi uczestniczyć w wydarzeniu, do którego, jak mówili zakonnicy, rzadko zapraszają gości z zewnątrz, a mianowicie było to czytanie reguły zakonnej. I było to dla mnie szczególnie ważne wydarzenie, ponieważ ta reguła zakonna świętego Benedykta towarzyszyła mi już od dłuższego czasu. I wtedy, w czasie czytania reguły w klasztornej sali spotkań, odkryłem, że bracia czytają tę regułę i uczą się jej po łacinie ponieważ, jak mówili, w ten sposób mogą odkryć głębsze znaczenie słów i myśli świętego Benedykta, których nie dałoby się wyczytać, czytając ją tylko w języku polskim. I w czasie tamtego wyjazdu zrozumiałem, jak dużym uproszczeniem jest powszechnie używany zwrot ora et labora, modl się i pracuj, z którym kojarzy się zazwyczaj zakon benedyktyński. Otóż mi wtedy wyjaśniono, zasada benedyktyńska ora et labora musi być zawsze czytana i rozumiana w, w łączności z pierwszymi słowami reguły zakonnej, e, którą to Benedyk Święty skierował do swoich duchowych synów. A więc słowa ausculta ofili precepta magistri et inclina aurem corditui. Słuchaj, synu, nauki mistrza i nakuń ku nim ucha swego serca. Ausculta ofili. Słuchaj, synu. A zatem zasadą się do Benedykta, która streszcza całą regułę zakonną, są trzy słowa. Auskulta ora labora. Słuchaj, módl się, pracuj. Te trzy słowa i oczywiście w takiej, a nie innej kolejności. I ta zasada benedyktyńska bardzo dobrze koreluje z pierwszym zdaniem dzisiejszej lekcji, ze słowami św. Jakuba Apostoła. Najmilsi, bądźcie wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. Zatem można powiedzieć na podobieństwo pierwszych słów reguły świętego Benedykta, synu, nie tylko słuchaj nauki Bożej, ale i wypełniaj ją. tu trzeba zaznaczyć, że w łacińskim przekładzie listu się Jakuba, w miejscu, gdzie mowa jest o słuchaniu, użyte jest słowo auditores, tak jak auditorium, to znaczy słuchający, a zatem mowa jest o słuchających uszami. Dlatego poucza nas święty Jakub, że słuchanie jedynie uszami to jest zbyt mało, to jest ciągle oszukiwanie samego siebie. Bo przecież zobaczmy, można wysłuchać w życiu niezliczoną liczbę najlepszych kazań, można uczestniczyć w wielu świetnych rekolekcjach, można całymi dniami słuchać kolejnych filmików czy prelekcji na YouTubie, albo również słuchać oczyma przez czytanie wielkiej ilości bardzo pobożnych i świątobliwych książek. Można więc słuchać na wiele sposobów i nic w swoim życiu nie zmienić, ciągle oszukiwać samego siebie i zwiększać swoje wyrzuty sumienia kolejnymi dawkami pobożnych treści słuchanych czy to oczami, czy wyłącznie uszami. Dlatego wzywa nas dzisiaj apostoł, by treści usłyszane uszami i oczami oczyma zastosować w swoim życiu, a zatem być nie tylko słuchaczem, ale być również ich wykonawcą. Stąd łaciński zwrot Faktores verbi, czyli wykonawca słowa. Zatem dla bieżącego i praktykującego katolika, być auditores, czyli tym słońcem uszami, to jest zbyt mało. Prawdziwym katolikowi trzeba być również faktores verbi, czyli wykonawcą nauki Bożej. I wobec tego apostolskiego upomnienia trzeba nam zapytać, w jaki sposób mamy stać się tymi wykonawcami słowa. Otóż odpowiedzią na to pytanie jest wspomniana wcześniej zasada benedyktyńska ausculta ora labora, słuchaj, módli się, pracuj. Otóż te, te trzy słowa, te trzy wskazówki są prostym i pewnym sposobem wypełniania słowa Bożego, bo każdy z nich wzywa nas do konkretnej, bardzo ważnej aktywności. Tu pozwólcie na parę słów o każdym z tych trzech sposobów bycia wykonawcą słowa. Pierwsze, ausculta, czyli słuchaj, a dokładnie daj posłuch. Otóż u św. Benedykta owo słuchanie nie polega tylko na akrywności uszu, ale na posłuszeństwie woli i serca. I jest czymś więcej niż tylko takim wewnętrznym postanowieniem, a jest również, co ważne, przejawem aktywności, która stoi na granicy aktywności wewnętrznej i zewnętrznej. Mówimy często, że ktoś dał posłuch komuś lub czemuś, to znaczy, że tę treść, jaką usłyszał uszami, przyjął i zaakceptował wewnętrznym aktem woli. Oraz pod, podjął już pierwszy krok, by to słowo, to polecenie zrealizować. Zatem, ausculta stoi tak jakby pomiędzy auditores i factores. Jest jakby takim przygotowaniem gruntu dla właściwej aktywności, a więc takim wbiciem w ziemię pierwszej łopaty. Żeby lepiej zrozumieć, podam pewne porównanie i przykład. Weźmy leniwego rolnika, który po niedzielnym kazaniu podjął decyzję, by osobiście obsiać pole, które od dawna leży odłogiem i sama ta decyzja o zasiewie to jest dopiero pobożny zamiar, bez jeszcze konkretnych znaków realizowania, a zatem jest ciągle owo auditores. Zaś realizacją zamiaru będzie dopiero wtedy, kiedy ów rolnik faktycznie wyjedzie w pole, by rzucić ziarno pszenicy w glebę i to będzie wtedy to factores. Ale zanim to nastąpi, rolnik musi wpierw wykonać pierwszy krok, i tę rolę dobrze przygotować, a więc zaorać, i ta orka będzie owym auskulta. I przez samo przygotowanie gleby uwolnik już widzimy, staje się wykonawcą słowa, już daje posłuch Bożemu Przynagleniu, który usłyszał w czasie niedzielnego kazania słowom zasiej pole niech ziemia nie leży odłogiem. I potwierdza ów posłuch pierwszą aktywnością, czyli orką. Albo taki przykład: ktoś w konfesjonale. Wyznał grzech, że pani papierosy w ten sposób niszczy swoje życie i swoje zdrowie. Został więc przez kapłana pouczony oraz wezwany do rzucenia nałogu i nawrócenia się. I ów penitent, przynaglony tym wezwaniem, postanowił poprawę i podjął decyzję woli, by walczyć z uzależnieniem od nikotyny. Jeśli więc ów peniten miałby stać się prawdziwym wykonawcą słowa, a nie tylko słuchaczem, to powinien od razu ten wewnętrzny posłuch. Potwierdzić pierwszym przejawem zewnętrznej aktywności, a zatem powinien od pierwszego na, do pierwszego napot, napotkanego kosza na śmieci wrzucić tę paczkę papierosów, jaką aktualnie ma przy sobie, i w ten sposób zrealizować owo benedyktyńskie ausculta. Po powodzeniu decyzji o wróceniu i zawsze zależy od gorliwości wykonania pierwszego gestu. Ta zasada uczy nas, jak ważne jest bezwłoczne potwierdzenie wewnętrznej decyzji. Pierwszą zewnętrzną formą aktywności. To jest to auskulta. Dalej drugie to jest ora, czyli modli się. Otóż reguła tego Benedykta, kiedy podejmuje temat modlitwy, bardzo często określa ją takimi słowami divinum officium, czyli służba Boża i Boża powinność. I w taki sposób trzeba rozumieć modlitwę jako konkretną aktywność i wypełnianie Bożej i duchowej powinności. My się pamiętamy taki obraz, być może z jakichś filmów czy z jakichś książek z dawnych czasów, kiedy to latarnik wychodził na ulicę miasta, żeby kolejno zapalać latarnie gazowe. I każda taka zapalona latarnia dawała światło i bezpieczeństwo przechodniom, i to bez względu na fakt, czy w danym dniu ów latarnik robił to z większym czy z mniejszym entuzjazmem. Podobnie modlitwa jest właśnie takim zapalaniem czterech głównych latarni duchowych. Jedną latarnią jest modlitwa uwielbienia, inną modlitwa dziękczynienia, jeszcze inną modlitwa przeproszenia, wreszcie modlitwa prośby. I nam, taki właśnie latarnikom życia duchowego, nie wolno oglądać się na nastrój, ale trzeba nam codziennie wiernie wypełniać tę służbę Bożą i tę właśnie Bożą powinność, bo sam Bóg i wielu ludzi, np. małżonek, rodzice czy dzieci, każdego nie czekają byśmy dla chwały Bożej, i dla pożytku bliźnich zapalali cztery latarnie modlitwy. Tak na marginesie, też dla przypomnienia. Bardziej po katolicku jest myśleć o modlitwie jako o służbie Bożej, którą trzeba wykonać, aniżeli o dialogu z Bogiem, którego jakość i owocność będzie zależeć od naszego nastroju i naszej dyspozycji. Takie dialogiczne rozumienie modlitwy często sprawia, że jeden katolik ma wątpliwość, czy jego modlitwa była owocna, ponieważ w tym czy w innym dniu ciężko mu było wejść i prowadzić rozmowę z Panem Bogiem. Jeżeli ten katolik będzie myśleć o modlitwie jako o powinności latarnika, który wypełnia swoją służbę, nie będzie miał żadnej wątpliwości, a jedynie pewność wykonanego zadania i wypełnienia służby Bożej pod tym warunkiem, że do modlitwy klęknie i zapali cztery duchowe latarnie, a więc uwielbienie, dziękczynienie, przeproszenie i prośbę. I taką tak modlitwę rozumieją i praktykują już od kilkunastu wieków duchowi synowie świętego Benedykta. Wreszcie trzecie to labora, czyli pracuj. Od kiedy słyszymy słowa praca, to pierwsze skojarzenie wiąże się z pracą zawodową, pracą fizyczną, pracą w ogrodzie czy remontem mieszkania. Jednak ale głośny Benedykta każe nam tę, na pracę spojrzeć nieco inaczej, mówiąc, że każdy przejaw pracy Musi wpłynąć na uświęckiej duszy. A więc pracą jest to, co uświęca ludzką duszę. I wobec takiej perspektywy trzeba wyróżnić trzy jej rodzaje. Pierwszą z nich to jest praca, przez rzetelne wypełnianie obowiązków stanu i robić to też rzetelnie i sumiennie i to jest pierwsza i najważniejsza droga uświęcenia. Potem praca przez realizowanie dobrych uczynków a zatem jest to najlepszy sposób zdobywania dodatkowych zasług na życie wieczne. Wreszcie praca przez zadośćczynienie za popełnione grzechy, za ten wysiłek, by naprawić wszelkie szkody i krzywdy wyrządzone popełnionymi grzechami, a przez to też skrócić sobie cierpienia czyśćcowe. Pozwólcie, że w tym ostatnim przejwie pracy chwilę się zatrzymamy. By przypomnieć, że zadośćuczynienie podjęte po spowiedzi jest równie ważne, jak wyznanie grzechów u konfesjonału. Często być może nam się wydaje, że odpuszczenie win już załatwia wszystko, a trwające nadal skutek grzechu, w tym czyjaś krzywda, to już jest taka drobna błahostka. Cóż, warto przypomnieć, posługując się znowu porównaniem, że w czasie pożaru najwięcej ludzi ginie nie od ognia, ale od zatrucia dymem. Dlatego też wiedzmy, że po wskaszeniu w konfesjonale pożaru, którym zagrażał nam osobiście, trzeba jeszcze uporać się z dymem skutków naszych grzechów, który to dym zagraża w tym momencie innym osobom przez nas skrzywdzonym. Za tym podpuszczeniu po grzechów jest jeszcze obowiązek i praca zadośćczynienia Bogu i Bliźniemu, i to jest właśnie ta ważna forma tej aktywności labora. Najmilsi Bądźcie wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. Tak za dzisiaj wzywa Chrystus poprzez świętego apostoła Jakuba. Chcieliby więc stać się gorliwymi wykonawcami słowa poprzez realizowanie trzech wskazówek zawartych w regule świętego Benedykta. Zatem powtórzę auskulta, czyli y, dawanie posłuchu Bożemu wezwaniu. I bezwłoczne potwierdzanie wewnętrznej decyzji pierwszymi zewnętrznymi przejawami aktywności. Dalej, ORA, czyli podejmowanie modlitwy jako służby i powinności Boże, zapalając każdego dnia cztery latarnie duchowe: uwielbienie, dziękczynienie, przeproszenie i prośbę, czego doskonałym przykładem i nauczycielem jest Biblijna Księga Psalmów. Wreszcie LABORA. Czyli podejmowanie z wszelkich prac i aktywności w taki sposób, by były one uświęcające i zbawienne dla duszy. To jest prosta i najpewniejsza droga do doskonałości, droga, którą prowadzi, prowadził swoich synów dobry pasterz Kościoła, którym jest bez wątpienia święty Benedykt z Nursji. Jak mówił święty Benedykt na kozu swej reguły, jeśli więc spieszysz do Ojczyzy Niebieskiej, Przestrzegaj najpierw z pomocą Chrystusa tej maleńkiej reguły, którą pisaliśmy dla początkujących, a wówczas otoczony opieką Bożą, owe wzniosłe sztuce cnoty i wiedzy, Ty także kiedyś osiągniesz. Amen.